Cześć, witamy Was, Iwona, Nikodem. Dzisiaj trening na wewnętrzną część uda. To, o co zabiegają panie głównie. Tak. Zgadzasz się ze mną, Iwonka? Jak najbardziej. Super, zaczynamy. Kilkanaście ćwiczeń połączonych w jedną całość. Ćwiczenia następują po sobie. Czas trwania jednego ćwiczenia 30 sekund. Przerwa będzie dopiero po całym bloku. Zaczynamy podstawowo. Podpieramy ramionami z tyłu, klatka piersiowa przód. Napinamy mięśnie brzucha, odwodzimy nogę prawą, lewą stopę dociskamy do podłoża, unieś nogę, nie za wysoko, start 30 sekund. Podciągnij trochę palce do piszczeli. Okay. Zaczyna się jak zwykle niewinnie. Cztery, trzy, dwa, raz, lewa noga nad prawą. Staraj się nie zmieniać pozycji górnej części ciała. I już w mniejszym zakresie, ale mimo wszystko puls. Nie spiesz się, utrzymuj troszkę dłużej w górze. Pięć. 4, 3, stopa bardziej na zewnątrz, 2, rewelacja, przechodzimy na prawe przedramię, lewa noga w górę. Jeżeli nie dasz rady chwycić za stopę, chwyć za podudzie, noga prawa, góra, dół, góra, dół. Cztery, trzy, dwa, raz. Zmieniamy stronę. Prawa noga ugięta, lewa odwiedziona na zewnątrz. Podpór tyłem i zaczynamy. Siedzimy bardziej na lewej części, na lewym mięśniu pośladkowym. Dopiero trzecie ćwiczenie, już udo. Pracuję. Dajesz im wyznaki, tak? Trzy, dwa, raz. Prawa noga nad lewą i już góra. 30 sekund, kolejne ćwiczenie. Staraj się odwieźć stopy jeszcze bardziej. Palcami w dół, do podłoża. Próbuj nie odkładać nogi za każdym razem. Utrzymuj nogę w górze, dopinaj bardziej. Kontroluj postawę. 4, 3, 2, 1. Przedramię lewe, wygodna pozycja, podpiera ją na przedramieniu. Noga już 30 sekund, góra, dół. Jak, Iwonka? W porządku. Dwa. Raz. Super. Kładziemy się na plecy. Lewa noga będzie miała troszeczkę trudniej. Ramiona wzdłuż tułowia. Nogi w górę. Ugięte w kolanach. Stopy zadarte. Dociśnij nogę do nogi. Udo do uda. I tak trzymamy izometrycznie. Wytrzymaj. Korekta. Jak najbardziej dociskajcie nogi do siebie. Mocno zaciskamy. Napięcie około 50-60% maksymalnych. Stopy również. Utrzymujcie podudzia równolegle do podłoża. Wytrzymujcie 30 sekund. Po 30 sekundach zmieniamy ćwiczenie. Cały czas napieram. Udo do udo, kolana do kolana. Stopy zadarte, głowa leży. Piecze. Piecze. Cztery,
3, 2, nogi góra, po prostu cały czas spięty, wewnętrzny, krótki puls na zewnątrz, o właśnie tak. Nie wykonujcie szpagatu, ale tak, żeby nogi zostały rozchylone szerzej niż biodra i cały czas utrzymując napięcie wewnętrznej części uda, wykorzystujemy ciężar kończyn dolnych. Stopy flex, stopy zadarte, podciągaj kolana wyprostu, dociśnij lędźwie do maty. 3, 2, 1, izometria, trzymamy. Mocniej kolano do kolana, kolana muszą być przyklejone. Nie muszą, ale powinny być. Żeby ćwiczenie było bardzo efektywne. Cztery, trzy, dwa, nogi góra. I ona jeszcze jedna seria będzie przed nami. Pomagam sobie rękoma. Jest zmiana. Dociśnij. Maksymalnie skoncentruj siłę na wewnętrznych częściach uda. Jeżeli już jest ciężko utrzymać, w okolicy biodra odstaw stopy w dół i dociskaj w ten sposób uda do siebie. Mocno dociskaj uda do siebie. Tak jest. A jeżeli możesz, wytrzymuj cały czas w uniesieniu pozycji. Mocniej kolano do kolana. 4, 3, 2 i ostatnia seria. Góra. Szerzej, z pulsem krótkim. Pięć, cztery, trzy, dwa, raz, jest do środka. Na dół, wracamy się na brzuch. Lewa noga ugięta. Dłonie pod głowę. Głowę odwracamy w lewą stronę. Lewą nogę mam ugiętą, podciągniętą. Prawa stopa zadarta. Unoszę ją w górę i dociągam. Bardziej skos, góra. Trzydzieści sekund. Wyżej Iwona, bardziej do góry. O. Wolniej w dół, mocniej w górę, dociągaj. Bardzo piecze, bardzo wchodzi, słuchajcie, nie jest to łatwe. Nie poddawajcie się, nie odpuszczajcie. 4, 3, 2, jest. Zmieniamy nogę. Prawa noga ugięta. Głowa odwrócona w prawą stronę, lewa noga w górę. Już. Kolano wyprostowane. Noga bardziej do góry, Iwona. Zęby zaciśnięte, ale dajemy radę. Trzy, dwa, raz. OK. Przechodzimy do podporu przodem. W klęku podpartym. Unosimy nogi 5 cm nad matę i rozluźniamy udo. Przyda się rozluźnienie. Jeżeli myślicie, że to rozluźnienie, jesteście w błędzie. Przyspieszamy. Potrząsaj nogami, potrząsaj. Kolana bliżej, kąt prosty. Jeszcze trzęsiemy, trzęsiemy. 30 sekund. Zostało jeszcze trochę. Potrząsam. Jeszcze 4, 3, 2. Świetnie. Wow. Tak. Ok. Czuję. Ty również? Jak najbardziej. Super. Po treningu na wewnętrzną część uda przyszła kolej na boczki.
Zaczynamy. Prosta w stóp, szerokość bioder, klatka piersiowa do przodu, biodra do przodu, miednica sztywno. Zaczynamy, wahadło, prawa strona, lewa, prawa. Koncentruj się mocno, ażeby spinać mięsień brzucha. Usztywnij biodra. Mocno napinaj mięsień brzucha, jak tylko się da. Seria trwa 30 sekund. 4, 3, 2. Zmiana ćwiczenia. Dłoń do dłoni. Napięte, łokcie wyżej. Biodra sztywno. Biodra mocniej do przodu, usztywnij bardziej biodra, Iwona. Brzuch mocno napięty, oddychaj, pomimo spiętego brzucha, głęboki wdech, wydech. 5, 4, 3, 2, 1, świetnie, kolejne ćwiczenie, 30 sekund, prawa dłoń za głowę, biodra z przodu, brzuch napięty, ciężar ciała na lewej nodze. Nie spieszymy się. Koncentruj się na spięciu talii, bok, prawa strona. Prawa strona, za moment zmiana. 2, 1, druga strona, lewa dłoń za głowę, to samo. Ciężar ciała na prawej nodze. Jest, świetnie. 30 sekund przerwy. Oddychamy, odpoczywamy. Utrudnimy sobie trochę ćwiczenie, dobierając ketla. Po 30 sekundach przerwy obieramy pozycję, podobną jak w pierwszej części. Lewa dłoń za głowę, ketla trzymamy sztywno, biodra do przodu, miednica do góry. Zaczynamy. Głębokość, obszerność ruchu wykonuj zgodnie ze swoimi możliwościami. Trzymaj mocno napięty brzuch. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Klatka piersiowa z przodu. Sztywno trzymaj ketla. Ramię usztywnij, staraj się nie bujać ramieniem. Nie przyspieszaj, trzymaj tempo. 4, 3, 2. Zmiana stron. Jak boczki? Polą. Pracują. To samo, 30 sekund. Mocniej napinaj brzuch. Pięć, cztery, trzy, dwa. Świetnie. Kettler w górę, obejmujemy go stabilnie w dłoniach, w koszyk, biodra do przodu, łokcie wyżej. Powtórka z pierwszej serii, z pierwszego ćwiczenia, plus dociążenie. U Iwony 2,5 kg, u mnie 5. Jeżeli masz ochotę na więcej, weź więcej. Jeżeli chcesz zmniejszyć, zmniejsz. Jeżeli chcesz bez ketla, rób bez ketla. Biodra sztywno, nie ruszają się biodra, zblokowane. Oddychaj. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Przerwa. Odkładamy ketle. Kontynuujemy cały czas talię. Po 30 sekundach przechodzimy do siadu. A więc przejdźmy, Iwona, do siadu. Miejmy nadzieję, że nie będzie łatwiej, tylko coraz trudniej. Nogi ugięte w niewielkim stopniu, stopy zadarte, ketlera trzymamy, łokcie szerzej, jedna strona, aczkolwiek teraz chciałbym, ażebyście wykonywali ruch
z lekkim dopięciem w dół, klatka piersiowa cały czas front, klatka piersiowa do przodu. To ćwiczenie również możesz wykonać bez ketla. Pięć, cztery, trzy, dwa, raz. Odkładamy Iwona ketle. Odwracamy się na bok. Prostujemy obie nogi, prostujemy ramiona. Wyjątkowo twarzą do siebie. W towarzystwie dużo lepiej się ćwiczy, prawda? Jak nogi w górę uniesione i krótkie spięcia. Niewysokie. Raczej nie koncentruj się na tym, żeby same ramiona prowadzić. To niewiele wnosi, mniejszy zakres ruchu, ale dopinamy talią. Przytrzymaj dłużej w górze. 30 sekund. Cztery, trzy, dwa, ogień, fajnie, zmiana stron, drugi bok, 30 sekund, już zaczynamy. Skupiaj uwagę na prawym boku, bądź na lewym, w zależności od tego, od którego zaczęliśmy. Brzuch napięty. Trzymaj równowagę. Nie tak jak ja. 3, 2, 1. Ok, i ostatnie ćwiczenie. Gratisowo. Podpór przodem. Trzydzieści sekund. Postaramy się wytrzymać w podporze przodem. To już na sam koniec. Na dokładkę, na doprawienie. Prawe biodro, lewe biodro, prawe biodro. Lewe biodro. Możesz mieć szerszą pozycję. Klatka piersiowa równolegle do podłoża. Nogi mogą być złączone. Możesz mieć założoną prawą stopę na lewej, bądź odwrotnie. Jest. Świetnie. Ekstra. Bardzo fajnie. Dziękujemy za trening talii. Zachęcamy, bo działa. W połączeniu wewnętrzna część uda oraz talie. Możecie te treningi rozdzielać. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.